Czy uzależnienie to choroba, czy tylko zły nawyk? Dlaczego tabletka nie wystarczy? W poprzednim filmie Objawy uzależnienia, jak nie kopać się z koniem, omówiłem objawy według międzynarodowej klasyfikacji chorób. Jednak samo powiedzenie, że białe jest białe, a czarne jest czarne, a alkohol jest to choroba, nie zmieni Twojej rzeczywistości. To nie jest tak, że wpisanie zaburzenia na listę chorób w magiczny sposób sprawi, że zrozumiesz i przyjmiesz ten fakt. Ważne jest to, co z tą wiedzą zrobisz. Dzisiaj opowiem o tym, że z alkoholizmem jest jak z cukrzycą, wadą wzroku, przebytą operacją i radzeniem sobie z uczuciami. Co to znaczy? Z alkoholizmem jest jak z cukrzycą. Jeżeli wiesz, że ją masz, musisz przyjmować leki, monitorować swój stan i stosować odpowiednią dietę. Nie wyleczysz się z cukrzycy, ale możesz nauczyć się z nią żyć, o ile zmienisz swój styl bycia. Z alkoholizmem jest tak jak z wadą wzroku. Zaczynasz widzieć słabiej, mniej ostro. Nie dostrzegasz szczegółów. Jeśli jesteś krótkowidzem, wyraźnie widzisz tylko to, co jest blisko. A więc widzisz tylko czubek własnego nosa. Patrzysz w krótkiej perspektywie. Jeżeli zaś jesteś dalekowidzem, jest to zupełnie odwrotnie. Z daleka widzisz lepiej, natomiast nie widzisz tego, co dzieje się wokół ciebie. Wiedząc o tym, że źle widzisz, że masz wadę wzroku, mając taką diagnozę, idziesz do optyka, wybierasz okulary, dzięki którym lepiej widzisz. Korygujesz swój wzrok. Alkoholik nie patrzy na siebie, swoje picie, świat w sposób realny. Jego sposób widzenia jest zniekształcony przez alkohol. Jest albo krótkowidzem, widzi tylko czubek własnego nosa, albo dalekowidzem, nie dostrzega, co dzieje się dookoła niego i w nim. Ten sposób zniekształcenia to przede wszystkim mechanizm iluzji zaprzeczania, który chroni jego dalsze picie. Terapia jest swego rodzaju pójściem do okulisty i założeniem okularów po to, by zobaczyć swój problem takim, jakim jest naprawdę. Z alkoholizmem jest tak, jak z przebytą operacją. Jeżeli z powodu swoich problemów zdrowotnych masz za sobą operację usunięcia woreczka żółciowego, bzdurą byłoby oczekiwanie, że woreczek tobie odrośnie. Podobnie z wyrwaniem zęba czy amputacją. Nie jesteś jaszczurką, by odrósł tobie ogon. Jedyne, co możesz zrobić, nauczyć się z tym żyć tak, aby w miarę normalnie funkcjonować. Możesz, jeśli chodzi o ząb, założyć koronkę, sztuczną szczękę. W przypadku amputacji dopasować protezę. Z alkoholizmem jest też trochę tak, jak z radzeniem sobie z uczuciami. Jeśli masz fobię, panicznie boisz się pająków czy ciemności, do leczenia potrzebne jest oswojenie się z tymi malutkimi zwierzątkami lub ciemnością. Podsumowując, alkoholizm wpływa na Twoją dietę, wzrok, woreczek żółciowy i emocje. W dużym uproszczeniu. Jeśli jesteś alkoholikiem, to chcąc się leczyć, zmieniasz swój styl życia, włączasz dietę, korygujesz swoje spojrzenie na świat, siebie i uczysz się radzenia sobie z emocjami. Gdybyś porozmawiał z kimś zorientowanym w chorobach, to usłyszysz, że jest kilka rodzajów leczenia. Jest leczenie zachowawcze, objawowe i zabiegowe, operacyjne. Kiedy masz gorączkę, możesz wziąć lek i zbić ją. To jest leczenie typowo objawowe, ponieważ nie leczysz przyczyny stanu zapalnego, ale tylko obniżasz swoją temperaturę. Kiedy masz chory ząb, możesz wziąć lek, żeby nie czuć bólu. Możesz się uczyć jeść inną stroną buzi, zmieniasz swój styl. Możesz jednak pójść do dentysty. Ten albo ząb usunie, jest to leczenie zabiegowe operacyjne, albo będzie go leczył, usuwając tą część, która ma próchnicę, założy plombę. A kiedy uszkodzona masz większą część zęba, może potem założyć koronkę i wydać określone zalecenia. Z kolei, kiedy boli cię noga, też możesz wziąć lek przeciwbólowy, by jakoś funkcjonować. Ale to jednak nie zadziała, jeżeli ból jest spowodowany kolcem, który wszedł tobie w piętę. Prędzej czy później będziesz musiał go wyjąć, by rana się zagoiła i nie zaczęła ropieć. Musisz potem założyć opatrunek, czasami wziąć lek przeciwtężcowy i uzbroić się w cierpliwość, bo trochę to potrwa. Musisz nauczyć się radzić sobie z poczuciem bezradności, bezsilności, bo przez tydzień nie możesz tej nogi obciążać. Z alkoholem jest podobnie. Nie pomagają półśrodki, leczenie objawowe. Trzeba zająć się przyczyną. Tą różnicą, że jest to choroba złożona. A na czym polega ta złożoność? Po pierwsze, musisz zastosować wszystkie formy leczenia. Jeżeli jesteś alkoholikiem, warto byś poznał chorobę i jej objawy, by sobie z nimi radzić, by je w porę rozpoznać. W pierwszym etapie uśmierzasz jednak ból. Zajmujesz się objawami głodu alkoholowego. Uczysz się radzić sobie z tym głodem na poziomie somatycznym, emocjonalnym i poznawczym, czyli myślenia.
Odstawiasz alkohol, usuwasz ze swojego otoczenia wyzwalacze. Kiedy jesteś alkoholikiem, zakładasz okulary, żeby widzieć realnie to, co dzieje się dookoła ciebie, by zobaczyć chorobę taką, jaką jest. Czasami może to wymagać brutalności. Potem zajmiesz się przyczynami, czyli tym, co doprowadziło ciebie do picia, co może skończyć się zapiciem. A więc nie tylko zakładasz okulary, ale więcej nie patrzysz w słońce. Na czym jeszcze polega złożoność alkoholizmu? Po drugie, alkoholizm dotyka wielu sfer życia. My mówimy, że jest to choroba ciała, duszy i emocji. Uzależnienie, wpływając na ciało, powoduje też uszkodzenie funkcjonowania w trzech obszarach i w relacjach wobec siebie, wobec ludzi, wobec siły wyższej. Zmienia cały sposób działania Twojego organizmu. Trzecia ważna cecha to jest to, że alkoholizm jest chorobą pierwotną. Każda rzeka ma swoje źródło i swoje ujście. Jeśli zatrujesz wodę u źródła, odczują to ryby, rośliny, gleba i stworzenia, które tą wodę piją. W naszym ciele jedzenie i picie rozprowadzane jest po całym ciele. Alkoholizm prowadzi więc do wielu zaburzeń, bo alkohol dostaje się do wielu różnych komórek. Oprócz tego, co każdy wie, a więc na przykład wpływu na wątrobę, alkohol wpływa na układ nerwowy, myślenie i emocje. Przy czym ten wpływ na ciało jest najbardziej widoczny. Usłyszałem kiedyś doskonałe porównanie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak organizm reaguje na alkohol, pomyśl o białku z jajka. W końcu nasze ciało z białka się składa. Zamiast pomyśleć, możesz zrobić eksperyment. Rozbij jajko, wlej trochę białka do szklanki z alkoholem. Zetnie się. Tak samo nasz organizm reaguje na alkohol. Nasze komórki zostają uszkodzone. Jednak mówienie, że alkoholizm jest chorobą wpływającą wyłącznie na komórki, byłoby ogromnym uproszczeniem. I to właśnie czwarty element. Alkohol uzależnia i fizycznie, i psychicznie. Wpływa nie tylko na procesy chemiczne w mózgu, ale całe funkcjonowanie człowieka. Alkohol zaczyna tresować alkoholika, stajesz się zwierzęciem w cyrku. Alkohol wpływa na Twoją pracę, na pracę Twojego mózgu. Nie wchodząc w szczegóły fizjologiczne, mamy w naszym mózgu ośrodki kary i ośrodki nagrody. Kolejna ważna cecha choroby alkoholowej jest to wpływ na emocje. Alkohol wpływa na emocje i manipuluje nimi. Powoduje cierpienie, pragnienie ulgi. Sam dba wyłącznie o siebie. Spójrz na przykład teraz na reklamy. To ich twórcy wmawiają Tobie, że potrzebujesz nowej formuły proszku do prania. Pokazują, co zyskasz, kupując nowe auto czy ubezpieczenie. Decyduje, co jest teraz modne. Wskazuje na korzyści z innego lakieru do paznokci, nowej wiertarki, która oprócz wiercenia dziur będzie dostosowywała prędkość obrotów do tego, w czym wiercisz. Tak samo jak twórcy reklam manipulują nami, tak samo alkohol manipuluje naszymi uczuciami, myślami. Jest jeszcze jedna, kolejna, piąta cecha alkoholizmu. Alkoholizm to choroba śmiertelna. To jest jak wąski tunel. Kiedy do niego wejdziesz, nie masz już drogi powrotu. Możesz tylko zatrzymać się. Jeśli będziesz nadal pić, umrzesz. Nie zapominaj też o tym, że nie ma leku na alkoholizm. Nie ma magicznej pigułki, która pozbędzie Ciebie tej choroby. Alkoholizm to proces nieodwracalny. Nawet kiedy podejmiesz leczenie, oglądany przez Ciebie świat nadal może być wypaczony. Warto, żebyś też wiedział o tym, że każdy może się uzależnić. Choroba nie wybiera. Chociaż być może niektórym osobom uzależnić się jest łatwiej. Jest to niezależne od silnej woli, zasad moralnych, charakteru człowieka. Mówimy o trzech czynnikach, które mają wpływ na powstanie uzależnienia. Czynnikach biologicznych, psychologicznych i społecznych. Pierwsza grupa tych czynników to czynniki biologiczne, a więc takie, które są związane z budową naszego organizmu, budową ciała, awersją, czyli reakcją obronną na alkohol, który jest substancją toksyczną, wrodzoną tolerancją, tak zwaną mocną głową, czy procesem metabolizmu, czyli wydalania alkoholu z naszego organizmu. Drugą grupą czynników, które wpływają na uzależnienie, na jego powstanie, są czynniki społeczne. Na pewno znasz powiedzenia, jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Albo okazja czyni złodzieja. Ważne jest tutaj środowisko, na przykład rodzinne. Na niektórych fakt picia rodziców działa awersyjnie, innych wręcz zachęca do picia. W rodzinie i w czynnikach społecznych zwraca się uwagę na poczucie samotności, odrzucenia przez rodzinę, ale także na dostępność alkoholu. Przy czym zwracam tutaj uwagę na dostępność dla nieletnich bez kontroli i za niską cenę. Wpływ ma również środowisko rówieśnicze, w którym picie jest modą albo sposobem na akceptację. Może pojawić się naśladownictwo.
W wielu sytuacjach jest też ważna kultura picia, która z kulturą nie ma oczywiście nic wspólnego, bo chodzi o to, że na przykład w Polsce picie czy palenie jest bardziej tolerowane niż robienie czegokolwiek innego, a więc jest przyzwolenie społeczne. Kolejną grupą czynników są czynniki psychologiczne. W bardzo dużym uproszczeniu to, dlaczego pijesz, w jakie bajki o działaniu alkoholu wierzysz i jak tłumaczysz sobie działanie alkoholu. Niektórzy piją, gdy jest im smutno, inni, by ukoić ból. Piją, bo nie radzą sobie z emocjami, stresem, lękiem, frustracją, samotnością czy poczuciem winy. Chcą sobie poprawić nastrój, poczuć euforię, chcą się rozluźnić, zapomnieć o problemach. Jest jeszcze jedna grupa czynników, które mogą mieć i mają wpływ na uzależnienie. Mam tu na myśli czynniki duchowe, duchowość. Alkohol w miarę picia staje się przyjacielem, czymś najważniejszym w życiu. Wypełnia pustkę. Zastępuje inne wartości, takie jak rodzinne szczęście, praca, uczciwość, prawdomówność, religijność, ale i sam Bóg. Z drugiej strony jest to też odpowiedź na to, co możesz zrobić. Mówi się, że dojrzałość religijna i głęboka duchowość bardzo dobrze zabezpieczają człowieka przed uzależnieniem. Badania i doświadczenia dowodzą jednak, że różne czynniki mogą w różny sposób oddziaływać na człowieka. Nie każda osoba, która wychowuje się w rodzinie alkoholowej, staje się alkoholikiem. Nie każda osoba, która ma problemy emocjonalne, również zaczyna pić. A są osoby, które mają, można powiedzieć, szczęśliwe życie, mimo wszystko też zaczynają pić i stają się alkoholikami. Można to porównać do robienia ciasta. Niby gospodynie mają te same składniki, te same produkty, ale jest coś, co powoduje, że jednej uda się upiec ciasto, innej to ciasto nie wyjdzie. Tak samo tutaj występuje pewien ciąg, pewna korelacja między tymi czynnikami, która powoduje, że będziesz osobą uzależnioną albo nią nie będziesz. Badania i doświadczenia pokazują, że niezbędnym elementem, który musi wystąpić, żeby było uzależnienie, jest picie alkoholu w większej ilości niż normy ustalone dla picia ryzykownego. Nie jest to więc takie proste. Chciałbym, żebyś z tego filmu zapamiętał kilka rzeczy. Po pierwsze, alkoholizm jest chorobą, która dotyka ciała, emocji, duszy i woli. Niezbędne jest zastosowanie wszystkich form leczenia, bo nie można skupić się tylko na leczeniu ciała bez pracy z mechanizmem nałogowego regulowania uczuć, mechanizmem iluzji zaprzeczania czy mechanizmem rozproszonego, rozdwojonego ja. Zwykła, popularna wszywka nie zapewni leczenia duszy, emocji i woli. A więc, jak jeszcze raz powtórzę, leczenie powinno obejmować wszystkie sfery dotknięte tą chorobą. Choroba alkoholowa jest chorobą pierwotną. Może być źródłem, które jak toksyczna rzeka zatruwa pływające w niej ryby, roślinność, glebę i stworzenia, które ją piją. Alkoholizm tresuje alkoholika. Jest wzmacniany przez trzy mechanizmy, które jak koła zębate wzajemnie się napędzają. Uświadomienie sobie, że alkoholizm jest chorobą, może tobie pomóc w poradzeniu sobie z poczuciem winy. Bo to nie tak, że ty jesteś zły, że jesteś do niczego. To pod wpływem alkoholu takim się stajesz. Dlatego, tak jak wspomniałem, ważna jest praca z wszystkimi tymi elementami. I chciałbym, żebyś to zapamiętał po tym filmie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymaj się i życzę Tobie powodzenia na drodze do Twojej trzeźwości. Pozdrawiam, Darek Dopierała. Za mało? Subskrybuj mój kanał oraz zapraszam na stronę www.prointra.pl. Zapraszam też do kontaktu w celu umówienia indywidualnej sesji.